Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność opowiedzieć dzisiaj Państwu o mojej firmie, w której pracuję już 17 lat. Za chwilę będę miał pełnoletność, ale zanim o firmie, to jeszcze dwa słowa o moim zespole. Mam dzisiaj też i dzisiaj na co dzień pracować z fajnymi ludźmi. Jest ze mną dzisiaj Ania i Bartek. Jakbyście mieli jakieś pytania, to też zachęcam do zadawania też moim kolegom, też po tym spotkaniu. Będziemy też na targach akcjonariatu waszych inwestycji. Tam też będzie 2 godziny możliwości do pytania. Ale może zacznijmy. Wspomniałem, że pracuję już 17 lat. Razem z zespołem mamy przyjemność odpowiadać za relacje inwestorskie, a także za emisję obligacji oraz za tematy rozwojowe, przede wszystkim przejęcia M&A. A gdzie pracujemy? Kim jesteśmy? To może zacznę od... Poproszę o pierwszy slajd. Dobra. Jesteśmy firmą, która zaczynała 25 lat temu od 2 założycieli jako startup, a dzisiaj ta firma jest jedną z największych firm na świecie. Dziękuję. Super. Jesteśmy liderem na rynku w Polsce, w Rumunii, a także na rynku włoskim i hiszpańskim w wierzytelnościach detalicznych niezabezpieczonych, w ich nabywaniu na własny rachunek i zarządzaniu nimi. Od 2011 roku jesteśmy na giełdzie i pniemy się w kolejnych indeksach. No już dotarliśmy do indeksu WIG20. Co też pokazuje bardzo fajną historię tej spółki. Pozyskaliśmy w ostatnim roku, z uwagi na wyjście do inwestorów zagranicznych, jeśli chodzi o obligacje zagraniczne, 2 ratingi. Też są jedne z najwyższych ratingów w naszym sektorze. To, co robimy już od 2014 roku, to wypłacamy dywidendę. Regularnie, co roku dzielimy się dochodem. Wypłaciliśmy już 1,5 miliarda złotych naszym akcjonariuszom. Pewnie też nie jest to często spotykane, ale jesteśmy spółką, która praktycznie utrzymuje ponad 20% ROE. Teraz za poprzedni rok i ostatnie 12 miesięcy mamy ponad 25%, co też pewnie nie jest typowe dla spółek z indeksu WIG20 albo innych indeksów na giełdach międzynarodowych, tych największych. Jesteśmy spółką, która relatywnie w naszej branży ma niskie zadłużenie, choć cały czas inwestujemy i przyspieszamy z inwestycjami, to zadłużenie może rosnąć, tego się spodziewamy, ale ono jest cały czas na jednym z najniższych poziomów naszej branży i tu mamy miejsce na to, żeby właśnie te aktywa, o których za chwilę opowiem, jeszcze przez długi czas dokupywać. I to, co już zrobiliśmy do tej pory, to nabyliśmy prawie 2000 portfeli wierzytelności o różnej wielkości, które w sumie dają 120 miliardów złotych nominału. I to jest coś, co już mamy na naszym bilansie, coś, co przez wiele lat będziemy jeszcze dochodzić. Natomiast oczywiście myślimy o kolejnych inwestycjach. I to, co warto powiedzieć, to za tą spółką stoi zarząd, który od założyciela, który jest prezesem, ale też poszczególnych członków zarządu jest zarządem, który od lat jest za starami tej spółki. To myślę, że też jest naszą jedną z ważniejszych przewag konkurencyjnych, szczególnie w naszej branży. Z myśleniem takim długoterminowym, z rozwojem, wydaje mi się, że całkiem dynamicznym, ale konsekwentnym i tym, czym znamy się najlepiej. Bez takich rewolucyjnych zmian strategii. Cały czas skupieni na tym, co nam wychodzi dobrze. No i jesteśmy taką spółką, która od lat jest spółką, w której przeważają kobiety. Ostatnio jest coraz mocniejsze. My o tym wskaźniku też już od dawna mówimy. To jest jeden z naszych wskaźników, które lubimy pokazywać. I to zarówno jeśli chodzi o zarząd, radę nadzorczą, ale też stanowiska menedżerskie. Natomiast też patrząc na całą firmę, większość naszych pracowników to są kobiety, co też sprawia, że kruk jest, jeśli chodzi o kulturę organizacyjną, może będzie chwila o tym, żeby porozmawiać, bardzo zespołowym. I być może to też trochę wynika z tego układu spółką. Wspomniałem o tym, że przede wszystkim nabywamy wierzytelności na nasz rachunek. 92% naszych przychodów
to właśnie ten segment, ale jeszcze oprócz tego zarządzamy wierzytelnościami w imieniu banków, a także udzielamy pożyczek konsumentom. Natomiast te dwie linie to odpowiednio 2% i 6% naszego biznesu. To, co jest ważne, to jesteśmy firmą, która jest bardzo lokalna. Jak zobaczycie tutaj na tym wykresie, w każdym kraju tworzymy organizacje, praktycznie w tych największych krajach. W Czechach i Słowacji też mamy organizację, ale tutaj podjęliśmy decyzję o tym, że nie będziemy już nabywać portfeli. To jest zbyt mały jednak dla nas rynek. Natomiast Włochy, Hiszpania, ponad 400 osób i to jest bardzo ważne, być na miejscu i stworzyć firmę operacyjną w danej lokalizacji. To jest jeden też z ważnych elementów naszego rozwoju. O historii nie będę może dużo mówił. Możecie zawsze oczywiście doczytać, natomiast no to jest taka historia, która zaczęła się w 1998 roku we Wrocławiu i potem poprzez otworzenie oddziału w Wałbrzychu. Dzisiaj mamy oddziały w Mediolanie, w Madrycie i w paru innych fajnych miejscach i to myślę, że też pokazuje, że polska firma może się fajnie rozwijać. Po prawej stronie nasz model biznesowy. Nabywamy portfele wierzytelności od naszych partnerów biznesowych, przede wszystkim od banków, instytucji finansowych. Nabywamy za część wartości nominalnej. Naszym takim sztandarowym produktem jest rozłożenie wierzytelności na raty dla naszych klientów. To jest proces polubowny, ale wspieramy się też mocno procesem sądowym. I tutaj jeszcze spojrzenie na dłuższą historię. Historia od momentu, kiedy weszliśmy na giełdę. Jak widzicie, mieliśmy wtedy zyski na poziomie 66 milionów. To jest ten prawy na górze wykres. Dzisiaj już prawie miliard złotych. W zeszłym roku wypracowaliśmy. I to, co też myślę, że jest ważne, to z punktu widzenia przyszłości. Wspomniałem o tym backbooku, o tym, ile aktywów już posiadamy, ale możecie zobaczyć, jak rozkładają się te inwestycje w ostatnich latach i ostatnie 3 lata, to ten wykres po lewej stronie, to inwestycje na rekordowych poziomach, gdzie wchodząc na giełdę mieliśmy ten poziom około 5,5 miliarda złotych, jak sobie zobaczycie, do 2015 roku. Potem przyszedł okres, kiedy weszliśmy do Hiszpanii, Włoch, zaczęliśmy inwestować z poziomem około miliarda złotych. To była też dla nas bardzo cenna lekcja, którą odbyliśmy po 8-9 latach. Jesteśmy gotowi na to, żeby mając tam mocną organizację inwestować więcej. No i właśnie jesteśmy w tym okresie inwestowania przede wszystkim na tych 4 rynkach. Myślimy też o kolejnych, to za chwilkę. 120 miliardów złotych nominału, tyle posiadamy w naszych wierzytelności. Odzyskaliśmy z tego do tej pory 20 miliardów, więc jeszcze ten nominał jest dużo do odzyskania. My tylko część tego nominału na dzisiaj prognozujemy odzyskać, a zainwestowaliśmy 15 miliardów, już odzyskaliśmy 20 miliardów. No i może jeszcze rys historii giełdowej. Wchodziliśmy na polską giełdę w maju 2011 roku z ceną prawie 40 zł. Dzisiaj, jak widzicie, ta cena jest 450-500 zł, co daje wzrost ponad 11 razy w ciągu tych 11 lat. Więc całkiem fajny wzrost. Przy okazji wypłata dywidendy, o której mówiłem, w zeszłym roku czy w tym roku wypłaciliśmy 18 zł na akcję. Cieszy nas niezmiernie, że rośniemy biznesowo i też rośniemy na naszej giełdzie i dzięki temu też jesteśmy w największym indeksie WIG-u 20 od 2022 roku. No i jak wspomniałem, patrząc na kapitalizację, jesteśmy największą spółką ze spółek giełdowych, patrząc na spółki amerykańskie, skandynawskie na świecie. A też myślimy, że ciągle to jest dopiero początek naszej drogi. Kilka słów na temat ostatniego kwartału, coś najnowszego. I tutaj mogę powiedzieć, że to był kwartał, który też nas nawet pozytywnie zaskoczył. Kolejny rekordowy kwartał. Rekordowy zysk kwartalny, EBITDA gotówkowa, czyli ta EBITDA, którą my w naszym biznesie sprowadzamy do EBITDA, która jest porównywalna w innych przedsiębiorstwach na tyle, że staramy się umieścić w niej ten element gotówkowy, włączając z przychodów części niegotówkowe, a wkładając, że tak powiem, zastępując je właśnie gotówką. U nas na poziomie 600 milionów złotych.
Spłaty z portfeli też rekordowe. To na pewno jest budujący kwartał na cały ten rok, dający podstawy do tego, żeby oczywiście dalej planować rozwój. No i my zamierzamy to robić, konkurując na rynku z międzynarodowymi podmiotami. To też jest taki moment, w którym my widzimy, czujemy, że jest dobry moment inwestycyjnie. Od kilku kwartałów widzimy mniejszą presję ze strony konkurentów na przetargach. To też wynika z ich przede wszystkim sytuacji bilansowej, w której już oni są relatywnie mocno zadłużeni, a w środowisku wzrostu kosztu pieniądza mocno też odczuli to na swoich rachunkach zysków i strat, ale przede wszystkim właśnie od tej strony też obsługi zadłużenia. Więc tutaj jest to nasze takie parę minut, które na tym rynku, zobaczymy jak długo będzie trwało, ale chcemy je też dobrze wykorzystywać. Natomiast wiemy, że na tym rynku, nawet jeśli konkurencja wróci, bo nic nie trwa wiecznie, już jest, cały czas była dosyć silna, bo tutaj takie podmioty jak Hoist, B2 Impact ze Skandynawii cały czas są aktywne. Intrum jest w tej chwili dużo mniej aktywny na stronie, po stronie nabywania wierzytelności. To był jeden z naszych też czołowych konkurentów do tej pory. Ale jak widzicie, to środowisko międzynarodowe, ono było, będzie i też tutaj cały czas musimy myśleć o tym, żeby rzeczywiście być krok do przodu, skupiać się na tym, żebyśmy mogli się rozwijać. No i to, co właśnie planujemy na najbliższe kwartały, lata. Przed nami jest publikacja nowej strategii, ale nie zakładajcie proszę, że tam będzie jakaś rewolucja. Znacie nas już trochę, słyszycie co też mówię. To raczej będzie kontynuacja tego, co robimy. Czyli inwestowanie przede wszystkim w wierzytelności detaliczne niezabezpieczone. Przede wszystkim na tych czterech rynkach. Wspomniałem też o tym, że myślimy o nowym kraju. Nabyliśmy pierwsze portfele we Francji. Przyglądamy się temu rynkowi. Mamy tam lokalnych partnerów, serwisera. Także też oglądamy ten kraj z punktu widzenia podaży portfeli, procesu windykacyjnego. Być może z końcem roku będziemy podejmować decyzję, czy zwiększać inwestycje, jak wejść na ten rynek, jeśli on okaże się dla nas ciekawy. Myślimy też o kolejnych rynkach. Jednym z większych rynków w Europie jest Wielka Brytania. Najstarszym rynkiem, od którego właściwie wywodzi się rynek nabywania wierzytelności, są Stany Zjednoczone. Więc czemu nie? Czemu nie możemy myśleć też w takim odległej perspektywie też geograficznej, co w dzisiejszych czasach, jak wszyscy wiemy, wcale nie jest już ograniczeniem. Więc mamy ambitne wizje, to ciągle, to jeszcze nie jest coś, co jest w naszej strategii, bo to, na czym chcemy się w naszej strategii skupić, to na pewno na tych krajach, w których już jesteśmy obecni i wykorzystać naszą zarówno operacyjną gotowość w Czechach, Słowacji wspomniałem, to będzie wyjątek w tym, że tutaj z uwagi na wielkość tych rynków, chociaż są to rynki rentowne i tam też mamy operacyjny, dobry zespół, to pod względem ilości nabywanych portfeli jest to dla nas zbyt mały udział w zyskach, mniej niż 2% EBITDA, gdzie stwierdziliśmy, to lepiej skupić się na tych krajach pozostałych. No i tutaj rzeczywiście tej naszej strategii będziemy na tym się opierać. Plus te dodatkowe kraje, które są szansą, też pozostała aktywa. Wspomniałem o detalicznych, niezabezpieczonych wierzytelnościach, ale mamy też doświadczenie w hipotecznych wierzytelnościach, korporacyjnych, w SME. To są zupełnie inne procesy, zupełnie inne zespoły, ale też wykorzystujemy synergię. Natomiast oczywiście jest tutaj też potencjał do tego, żebyśmy mogli nabywać więcej, ale tak jak mówimy, no nie, na pewno zdecydowana większość to będzie to, co robimy już od lat. To, co jeszcze dla nas jest ważne, wspomniałem o tej kulturze i o tym naszym rozwoju. Myślę, że to też będzie kluczowe na następne lata, jakbyśmy patrzyli na siebie i cały czas się doskonalili. Uważamy siebie za organizację, która co prawda już wiele osiągnęła i to nas oczywiście cieszy bardzo, ale jeszcze wiele jest przed nami, więc cały czas mamy taką mentalność doskonalenia swoich i umiejętności operacyjnych, ale też analitycznych, technologicznych. Więc przed nami jest duża praca po stronie właśnie i IT, i operacji, i też analiz, gdzie możemy być jeszcze lepsi. I też pomaga nam mocno i ta kultura organizacyjna, która jest otwarta na problemy, na to, żeby znajdować problemy, nie ich zakopywać, nie
nie maskować, tylko właśnie je pokazywać i znajdować na nie sposób, żeby je rozwiązać. I często to robimy przede wszystkim wykorzystując metodę zarządzania Lean, którą też stosujemy już od 2017 roku i się też już mocno przyjęła w naszej organizacji, praktycznie w każdym kraju. Myślę, że mamy jeszcze parę minut. Ja mogę jeszcze sporo mówić o nas. Jak pozwolicie, oczywiście to będę robił. Natomiast pytanie, czy może są jakieś pytania? I chcielibyście zadać może pytanie o coś, co jeszcze nie poruszyłem, co was interesuje? Dobre pytanie. To są bardzo duże kraje, jeśli chodzi o populację. Z punktu widzenia naszego sektora są to dwa różne też kraje, bo bardzo duże, jeśli chodzi o ekonomię, bardzo duże, jeśli chodzi o populację, o konsumentów. Natomiast z punktu widzenia wierzytelności Wielka Brytania jest jednym z najbardziej doświadczonych rynków, konkurencyjnych rynków, jeśli chodzi o sektor windykacyjny. Sektor windykacyjny, w którym banki sprzedają wierzytelności. W przypadku Francji jednym z naszych kluczowych partnerów biznesowych jest BNP Paribas. To jest jeden z naszych największych partnerów. Kupujemy dużo w Polsce, w Rumunii, we Włoszech, a ten bank praktycznie nie sprzedaje we Francji, gdzie jest jednym z największych banków. I rzeczywiście jest to taki moment, w którym my już od kilku lat obserwujemy wiele rynków, między innymi Wielką Brytanię i Francję, i stawiamy powoli tezę, że chociaż zobaczymy oczywiście jak bardzo, ale Francja jest w momencie, w którym może banki się bardziej otworzą i warto być na tym rynku. Sprawdzamy tę tezę też. Na dzisiaj ten rynek jest mniejszy niż rynek polski, natomiast przynajmniej tych naszych pierwszych odczuć, ale te pierwsze odczucia też są pozytywne. Jeśli chodzi o otwartość banków, wspomniany BNP Paribas, gdzie od niego zaczęliśmy kupować pierwsze portfele we Francji w tym roku. Czy inne banki są otwarte na to, żebyśmy się na tym rynku pojawili, co też nas bardzo cieszy i buduje. Natomiast zobaczymy rzeczywiście pod względem podaży, na ile to będzie rynek kluczowy. Powoli widzimy, że to jest to rynek, w który no, jak na razie dostarcza nam pozytywnych informacji. Nie byliśmy tam od lat, skupiając się na tych rynkach, które uznaliśmy, że warto wejść w pierwszej kolejności, bo właśnie w przypadku Francji ten rynek nie był na tyle duży kilka lat temu jeszcze. Zobaczymy, jak on będzie się zmieniał. Co do Wielkiej Brytanii, to ten rynek był duży, jest duży, natomiast jest też mocno konkurencyjny. I tutaj rzeczywiście jest zawsze pytanie o sposób wejścia i o zbudowanie sobie tej historii, gdzie w naszej branży informacja, analiza danych jest kluczowa. I zarówno też we Włoszech, Hiszpanii, my potrzebowaliśmy czasu, żeby się tych rynków nauczyć. W przypadku Wielkiej Brytanii to też jest pytanie, w jaki sposób na taki rynek wejść. I to też jest ważne pytanie. Mamy doświadczenie właśnie w przejęciach firmy, M&A-ach, ale to też nie jest łatwe. Myślę, że dla chyba żadnej ze spółek, a dla nas w szczególności z naszą kulturą organizacyjną, w której bardzo patrzymy na wiele detali w naszym biznesie. I tutaj myślę, że też przede wszystkim będziemy stawiać na to, że jeśli to byłoby wejście poprzez M&A, bo często na taki rynek konkurencyjny najłatwiej jest wejść tą drogę, to trzeba znaleźć odpowiednią spółkę. Nie wykluczamy tego, natomiast no, to jest właśnie jedno z tych pytań, gdzie my mówimy, to też nie jest tak, że my mamy olbrzymie doświadczenie w dużych przejęciach, dużych spółek. To jest jedna z tych takich rzeczy, które będziemy chcieli się cały czas jeszcze też uczyć, doskonalić. No i jest to rynek, w którym przez konkurencję te zwroty nie były aż tak przynajmniej przez nas oceniane z kontynentu, tak dobre jak w innych krajach. Ale wielkościowo jest to duży rynek. Konkurencja tam też się właśnie w tej chwili, można powiedzieć, zmienia i może to być parę dobrych też momentów dla nas, bo rzeczywiście część z tych konkurentów zmienia trochę profil biznesu, trochę przechodząc w zarządzanie w imieniu kogoś na rzecz nabywania na własny rachunek. Także rzeczywiście oglądamy ten rynek i niewykluczone, że też będziemy jakieś większe analizy robić, ale to jeszcze też za wcześnie. Myślę, że do Wielkiej Brytanii nie wejdziemy
w tym roku na, raczej na pewno, natomiast też nie jest powiedziane, czy w ogóle tam wejdziemy, ale to jeden z tych niewielu krajów już w Europie, jak sobie zobaczycie na tej mapie, który jest właśnie odpowiednio duży i może dawać potencjał. Więc na pewno będziemy chcieli przeanalizować ten kraj i analizować go dalej. Może jeszcze? Nie wiem, czy... No tak jak wspomniałem, ten świat już jest coraz mniejszy, chociaż się nie zmniejsza, ale geograficznie, ale jest coraz mniejszy, więc nie musi nas ograniczać kontynent europejski. Na radarze mamy też już od lat kraje, które są poza Europą i ze względu na wielkość populacji albo czasami moment rozwoju. Natomiast też bardzo ważne dla nas dobre zrozumienie kultury, polityki, prowadzenia biznesu w danym kraju, więc to też dla nas są takie aspekty, które też śledzimy, ale jest kilka takich krajów. No jeden z wspomnianych też przeze mnie największych rynków to Wielka Brytania, to po Wielkiej Brytanii tutaj w Europie to rynek amerykański. Natomiast jest jeszcze kilka krajów, które są takimi krajami, gdzie ten rynek jest też praktycznie teraz tworzony. Czy to właśnie w rynki w Azji, czy rynki w Ameryce Południowej, ale to też jest, myślę, daleka droga. Te rynki, na których tu dzisiaj jesteśmy, na których my się też czujemy bardzo mocni, dają nam potencjał do inwestycji i to jest taki dobry moment, w którym my nie musimy szukać i śpieszyć się z nowymi krajami. W naszym biznesplanie, który właśnie teraz odświeżyliśmy, nie zakładamy nowych rynków jako czegoś, co nam pozwoli rosnąć, czy musimy mieć nowe rynki, żeby rosnąć. Możemy rozwijać się na tych rynkach, w których jesteśmy, więc to na pewno jest taka komfortowa sytuacja, że tą analizę możemy przeprowadzać i decydować, który kraj następny zbadać dokładniej. Ale w Europie oczywiście jest jeszcze parę mniejszych krajów. Przyglądamy się Grecji, chociaż tam też jest mocna konsolidacja po stronie banków, czy kilku innym krajom, ale na pewno jednym z kluczowych będzie wielkość danego rynku. Jeszcze jakieś pytanie? Tak. To tak, to oceniamy inwestycje osobno. Oczywiście ten efekt skali, wielkość, to wszystko ma znaczenie. Natomiast rzeczywiście każdą z inwestycji oceniamy osobno, patrząc na rzeczywiście koszty, które są związane z odzyskaniem z danej inwestycji środków, jak i właśnie prognozą, ile jesteśmy w stanie odzyskać na bazie naszych modeli statystycznych. I tu decyduje IRR. I ten IRR, on się też zmieniał w ostatnich latach i był taki moment, w którym ten IRR był na poziomie średnio 10%. To były te lata, w których koszt pieniądza był bardzo tani i było wiele pieniądze na rynku europejskiego, amerykańskiego i wiele nawet funduszy kupowało portfele wierzytelności. W ostatnich latach widzimy, że ten IRR podniósł się do wysokich 10%. Publikujemy informację o IRR-ze brutto, bez kosztów. On jest na poziomie 22-23%. Natomiast z punktu widzenia, jakby pan chciał spojrzeć też na koszty w danym roku, to wielu analityków patrzy na relacje kosztów operacyjnych do spłat, które osiągamy w danym okresie. Natomiast tu też warto zwrócić uwagę, że w sytuacji, w której inwestujemy dużo w portfele, my w kolejnych miesiącach zaczynamy proces sądowy, który ma to do siebie, że ponosimy koszty, wydatki na początku, bo musimy dokonać opłat sądowych i dopiero ten portfel zaczyna pracować po stronie spłat w kolejnych kwartałach, latach. Więc to rzeczywiście może być czynnik, który przy naszych inwestycjach koszty mogą nam wzrosnąć w tym roku i może być presja na to, że te koszty będą nam rosły operacyjne. Natomiast tak jak wspomniałem, spłaty też nas nawet w pierwszym kwartale zaskoczyły. Natomiast no myślę, że tutaj z uwagi właśnie na ten charakter też pewnej inwestycji w proces sądowy, to tutaj ta presja może być plus jeszcze wzrost kosztów wynagrodzeń. Natomiast pomimo to chcielibyśmy być spółką, która cały czas się rozwija też w tym roku, więc też mamy nadzieję, że tutaj będziemy, no, pierwszy kwartał pokazał zysk bardzo dobry, że będziemy w stanie kontynuować dobre wyniki.
Stopy procentowe przede wszystkim po stronie kosztów finansowania, bo to jest biznes, który też lewarujemy. Oczywiście to jest biznes inwestycyjny. Po części tak. Tak, to myślę, że bezpośrednio, jeśli w danym momencie, kiedy koszty, kiedy stopy rosną, no to najszybciej może pan zobaczyć wpływ na właśnie po stronie kosztów finansowania. W naszym przypadku większość naszego długu jest zabezpieczona, natomiast to będzie taki najszybszy impact. W tej chwili mamy zabezpieczone 75% naszego zadłużenia poprzez transakcje zabezpieczające, więc ten wpływ zmiany stopy procentowej nie jest aż tak dla nas duży, patrząc na wielkość zadłużenia, które jak pan widzi w zobowiązaniach to jest prawie 6 miliardów złotych, kredyty i obligacje dają ponad 5 miliardów. Natomiast po stronie przychodowej rzeczywiście to też jest ten element, że wyższe stopy procentowe w długim okresie mogłyby powodować to, no to jest pytanie, my tego nie widzimy na razie i też te stopy nie są aż tak duże, żeby po stronie na przykład podaży portfeli zwiększyła się ilość sprzedawanych przez tego powodu przez banki wierzytelności. Tego nie widzimy, natomiast efekt, który widzimy przez wyniku stop procentowych, to jest to, że my jako wierzyciel możemy naliczać w sytuacji, kiedy osoba nie spłaca zadłużenia, dodatkowe opłaty. I wtedy te stopy procentowe, ich poziom rzeczywiście podnosi te opłaty w górę, bo one są zależne od tego, ile wynosi stopy procentowe. Więc mamy też takie przełożenie, wtedy rośnie nasza wartość wierzytelności, ale też doliczamy, że tak powiem, te odsetki, dodatkowe opłaty na sam koniec. Czyli jeśli ktoś ma spłacić 30 rat, to w takiej sytuacji spłaci 31 na przykład. Więc to nie będzie też takiego bardzo dużego przełożenia od razu na nasz przychód w danym miesiącu, ale rzeczywiście cashflowowo będziemy mieć jedną dodatkową, dwie dodatkowe raty do spłacenia przez daną osobę, więc jakby cashflow i przychód też odpowiednio się zwiększy. Ale myślę, że to nie jest, nie jesteśmy tak mocno też poprzez to zabezpieczenie na finansowaniu tak mocno dotknięci stopami procentowymi, jakby się to mogło też czasami wydawać, bo jesteśmy rzeczywiście spółką mocno inwestycyjną. Chcę jeszcze jakieś pytania? Tak. Tak. Jesteśmy spółką też, która rzeczywiście jest w różnych lokalizacjach geograficznych, w różnych ustrojach i cały czas przyglądamy się tym, co się dzieje w Polsce i właściwie w każdym z krajów, w których teraz jesteśmy. Jest moment, w którym dokonuje się implementacji na lokalne rynki dyrektywy unijnej. Natomiast ta dyrektywa unijna to jest dyrektywa dotycząca NPL i właśnie wierzytelności bankowych. My spodziewamy się, że raczej to będzie pozytywny, neutralno-pozytywny wpływ. Ta dyrektywa ma na celu otworzenie bardziej banki na sprzedaż. Wiele z tych rynków, gdzie pokazywałem, banki jeszcze często i regularnie nie sprzedają, nie każdy bank sprzedaje wierzytelność. No i ta dyrektywa, jakby pomysł Unii jest taki, żeby rzeczywiście udrożnić, bo to też nie jest dobrze, że wierzytelności niespłacające się trzymane są w bankach, więc w tej chwili nie ma takich zmian istotnych, zarówno w Polsce, jak i za granicą, które by w jakiś istotny sposób wpływały na proces windykacyjny. To jest oczywiście bardzo ważny element naszego biznesu, oprócz zachowań naszych klientów, oprócz szybkości pracy sądów. Bardzo ważne jest otoczenie prawne, to co możemy, co czym nie możemy robić i to też z dużą taką wrażliwością przyglądamy się rynkom i na dzisiaj nie widzimy jakichś istotnych zmian. W Polsce były takie pomysły, natomiast w tej chwili prace trwają nad tą implementacją dyrektywy, która trochę może mieć pośrednio wpływ operacyjny i w tych różnych krajach też może mieć, ale to bardziej pośrednio, na przykład poprzez to, że trzeba mieć odpowiednią licencję albo mogą być jakieś opłaty, chociaż też widzimy, że to raczej nie będą jakieś istotne opłaty, więc to nie będzie takie, raczej to nie jest taki kierunek, w którym ktoś mówi, ile razy z kimś możemy się kontaktować na przykład. Ale tu też raczej wyprzedzamy prawo, starając się być mocno prokonsumenckim, bo też no, dla nas bardzo ważnym jest to, żeby w tym etapie polubownym
zbudować relację z naszym klientem. Oczywiście no, mamy też ten element sądowy. Jeśli ktoś nie chce podjąć się tutaj współpracy z nami, musimy iść do sądu wielokrotnie. To robimy też, ale dla nas też bardzo ważne jest rzeczywiście, aby zbudować relacje z klientami. Mało tego, wspomniałem wam o tym biznesie pożyczkowym. Główny nasz biznes pożyczkowy to jest Łąga, to jest M&A, które zrobiliśmy kilka lat temu, niezależna spółka, którą nabyliśmy tu z polskim zarządem, oddział czy firma, która właścicielem była firma brytyjska, więc to też ciekawa historia. Natomiast kupiliśmy tą spółkę i ona świadczy usługi dla wszystkich klientów. Natomiast mamy jeszcze produkt, który oparty jest od naszych klientów, którzy spłacili albo są już blisko spłacenia swoich zobowiązań dla nas. Mają jeszcze problemy z dostaniem kredytu, dostaniem pożyczki i tacy klienci, którzy mają dobrą historię z nami i też mają dobre relacje w tym, że Kruk rzeczywiście to jest ktoś, kto z którym się dobrze współpracuje, są gotowi z nami wziąć tą pożyczkę i to też pokazuje, że rzeczywiście patrzymy na ten łańcuch, że tak powiem, trochę bardziej komplementarnie, że ten konsument to rzeczywiście tutaj to nie tylko jest ten obszar wierzytelności, windykacji, ale może też tutaj być dla nas potencjalnym klientem co do oferowania pożyczek, natomiast też w naszym biznesplanie raczej ten biznes pożyczkowy będzie bardzo małą częścią, szczególnie jak ten biznes wierzytelnościowy tak dobrze i mocno rośnie. Ale to też taki przykład, jak właśnie też tutaj te relacje z klientami staramy się mieć jak najlepsze. Patrzę na zegarek, może jeszcze jakieś jedno pytanie? Ostatnie? Tak? Ja mam pytanie o cykliczność. Mhm. Występuje cykliczność przychodów i zysków związaną z cyklicznością gospodarek, czyli kondycja gospodarki Polski czy Europy, przełożenie oczywiście na kondycję konsumentów. Czy wy obserwujecie też, że na przykład jeżeli gospodarka i konsumenci mają się źle, no to wtedy wam przychody czy zyski rosną, ponieważ mamy no, więcej tych kredytów jest przykładowo hasłowo niespłacane. A z kolei jeżeli kondycja gospodarki jest dobrze, konsumenci mają się dobrze, spłacają te kredyty i wtedy u was jest gorzej, bo macie mniejsze trochę. Jest tak, jak pan mówi, tylko my mamy właśnie te dwie nogi w tym biznesie. Bardzo już mocną nogę portfeli, które nabyliśmy. To jest te 120 miliardów złotych, które posiadamy. I tutaj, jeśli sytuacja jest dobra i nasi klienci spłacają, no to my mamy rzeczywiście zyski. Natomiast też często ci klienci spłacają też w bankach, w innych w telekomach, inne swoje wierzytelności. I wtedy ten rynek podaży jest też mniejszy. Czyli tej drugiej nodze nabywania portfeli, tych portfeli jest pewnie mniej niż w sytuacji, w której właśnie pogarsza się sytuacja ekonomiczna, klienci mają mniej pieniądza w swoim portfelu, nie tylko, no i teraz negatywnie to może być przełożenie na nasze portfele, które posiadamy, ale też na spłacalność na przykład w bankach. I rzeczywiście na przykład portfele, które kupiliśmy, dużych kryzysów odpukać nie przeżyliśmy, też no, patrząc na Polskę, Rumunię, przez 25 lat naszego doświadczenia obserwujemy pewnego rodzaju trendy, natomiast to też nie są jakieś takie wyraziste trendy. Natomiast rzeczywiście portfele, które kupiliśmy w 2009-2010 roku, to były portfele, gdzie one rzeczywiście mają bardzo dobre zwroty. A to były właśnie portfele, które kupowaliśmy w takiej sytuacji, gdzie na rynku było zwolnienie gospodarcze. Też Takim na przykład tutaj to, co widzicie, no to ten 2020 rok, no ale tutaj też my też zachowaliśmy się bardzo konserwatywnie jako też organizacja, spodziewając się, że ten wpływ pandemii będzie większy i tutaj wstrzymaliśmy się z rozpoznawaniem aktualizacji naszych wierzytelności, które posiadamy, bo ten portfel, który posiadamy, performuje cały czas lepiej niż to, co zakładaliśmy i my regularnie rozpoznajemy dodatkową wartość tego portfela, który posiadamy. No i też ten 2020, czyli też można powiedzieć jakiś wpływ zewnętrzny tutaj też zadziałał, ale raczej jest taka antycykliczność, czyli z jednej strony może być to pogorszenie na spłatach, ale większa szansa na kupowanie na dobrych zwrotach dużych portfeli czy więcej portfeli. I to jest taki dobry moment na kupowanie, trzeba przetrzymać, natomiast to jest biznes, w którym te aktywa, nie mamy chyba tutaj tego slajdu, ale te aktywa, które nabywamy, które kupiliśmy w 2002-2003 roku, one dalej się spłacają, czyli to są aktywa, które pracują 20 lat, więc te cykle, nawet jeśli gdzieś będzie gorsza spłata, to po kilku latach pewnie gospodarka znowu zacznie pracować. No i rzeczywiście to są takie aktywa, które już na dzisiaj odkrywamy, że pracują na 20 lat. Muszę kończyć.
Ale zapraszam Państwa na targi o 14. Jeśli macie jakieś pytania, to z chęcią na nie jeszcze odpowiemy. Bardzo dziękuję, Petrze. Dziękuję Państwu. Tak, dziękujemy bardzo panu Tomaszowi Kołysiakowi za poprowadzenie forum.